Ja chciałbym przede wszystkim zadać pytanie o ten dopisek inspirowany prawdziwymi wydarzeniami. Co się pod tym kryje w przypadku Botox? Botox nie jest spiskiem scenarzysty, tylko jest efektem moich wielu miesięcy rozmów z lekarzami, z lekarkami. I tak naprawdę to, co było najbardziej wstrząsające podczas tych rozmów, spotkań również z pracownikami koncernów farmaceutycznych, znalazło odzwierciedlenie w filmie. W związku z czym no to jest film, który jest odbiciem rzeczywistości i nie zawiera żadnej wymyślonej sceny. Scenariusz był bardzo interesujący i głęboki. I taki niepozbawiony głębszych refleksji, powiedziałabym, zadający takie fundamentalne pytania, po prostu w ogóle o jestem. Mną wstrząsnął ten scenariusz i naprawdę to jest jedna rzecz, że czytałam go z ciekawością, bo byłam ciekawa, jak się zakończy cała historia, ale poszczególne sceny naprawdę są mocne i trudne. I też takie były podczas realizacji. Jest to inna postać niż do tej pory grałem. Jest to dla mnie było wyzwanie, żeby widownia zobaczyła mnie, że potrafię zagrać kogoś innego niż tylko Marcina Opałkę w Pitbullu. Na pewno film pokazuje z innej strony służbę zdrowia, bo wszystkie już te filmy były o lekarzach, powiedzmy, że takie same, a ten będzie trochę inny. Pokaże taką, myślę, że prawdziwą, nie zawsze sobie zdajemy sprawę, że tak jest, a tak jest. Mi podoba się, że Partyk jest mega przygotowany, zawsze. Mi się wydaje, że on po prostu już ten film ze 4 razy nakręcił w swojej głowie, zanim padł pierwszy klaps. On wszystko doskonale wie, co ma, jaka scena, gdzie. On nie zastanawia się nawet przez sekundę, tam każdy wie, co ma robić. Wszyscy mamy swoje przejścia z Polską Służbą Zdrowia. Nie boi się pan jakiejś reakcji ostrej ze strony tej instytucji? Ja myślę, że służba zdrowia nie będzie miała wyjścia i będzie się musiała odnieść do rzeczy, które zostaną pokazane w tym filmie. I dobrze, bo ja przynajmniej w przypadku tego filmu mam poczucie pewnej misyjności i chciałbym, żeby on zmienił świat na lepsze miejsce. To jest faktycznie ciężki temat, bo do tej pory jakby nikt nigdy nie poruszył tematu właśnie służby zdrowia, polskiej służby zdrowia, jak to wygląda. Patryk zrobił to pierwszy raz i ogólnie już jakby ze startu zrobił się szum. Patryk wykorzystał różne sytuacje, które oczywiście są wzięte z życia i które umieścił w filmie. No i są szokujące, jak ja czytałem po raz pierwszy scenariusz, to się zabierałem do niego 3-4 razy chyba, bo były bardzo mocne sceny, które czytając jakby od razu mi się to obrazowało, jakoś nie byłem w stanie sobie wyobrazić, jak będziemy dokręcić, no bo to faktycznie będzie mocne. Później jak przyszło co do czego, plan zdjęciowy, no to gdzieś tam wygląda, że dla mnie przede wszystkim jest to akceptowalne przez to, że to jest usprawiedliwione. Czyli jakby ja wiem, po co on to pokazuje, mówił Patryku, ja wiem, jakby, że te sceny są konsekwentne i no i tak naprawdę no, czasami prawda boli i jest przykra, bolesna, a w tym przypadku jakby też pamiętajmy o tym, że to jest Patryk Wega, który ja to nazywam, on bierze rzeczywistość w swoje ręce i on troszeczkę podkręca, jakby te kolory są podkręcone, owszem korzysta z prawdziwych sytuacji z życia, jego przeszłość dokumentalisty też mu w tym bardzo pomaga, jakby to jest coś, co go kręci najbardziej, to jest prawda. A to, co na to później nakłada, to jest te filtry, które jednym się podobają, innym nie, ale na pewno ludzie chodzą do kina i to jest jakieś wielkie wydarzenie, że oglądają jego filmy i możemy o nich dyskutować. Ja myślę, że Patryk opowiada o ludziach. Zajawka czy trailer tego filmu jest trochę dla mnie mylny. On nie do końca oddaje ideę tego filmu i nie do końca oddaje też ten film. On jest o wiele głębszy. I o wiele trudniejszy niż tylko to, co widzimy. Tam nie ma tylko tego śmiechu, czy jak to usłyszałam, rechotu. Ale potem sięga do takich bardzo poważnych rzeczy, do zagadnień absolutnie fundamentalnych na temat życia, na temat śmierci. Więc no, to są bardzo, bardzo trudne tematy, na które właściwie nawet trudno sobie odpowiedzieć. Jak ja przeczytałam scenariusz, to sobie pomyślałam, że wiele rzeczy mnie zaskoczyło, to znaczy zaczęłam się nad nimi zastanawiać, więc jeżeli to tak jest, że zaczynamy się zastanawiać po scenariuszu, czy po zobaczeniu filmu, zaczynamy kontestować coś, rzeczywistość, zaczynamy się nad nią zastanawiać, myśleć, kurczę, jeżeli to tak jest naprawdę, jeżeli takie rzeczy się dzieją, to czy ja mam na to zgodę, czy ja w takiej sytuacji zachowałabym się tak, czy inaczej, to naprawdę pozostawia dużo pytań. Także zapraszam na ten film, myślę, że warto.
Nie da się robić filmu w sposób sztuczny, to znaczy wymyślać, że wcisnę niebieski, zielony i żółty guzik i przyjdzie mi milion widzów, tylko przekonałem się o tym też szukając swojego charakteru pisma, że muszę robić filmy, które mnie osobiście dotykają, a może wówczas okaże się, że będzie to interesujące dla kogoś innego. Generalnie no jako socjolog kultury ja się przyglądam też ludziom tak i słucham, co oni mają do powiedzenia, no bo chciałbym robić filmy dla ludzi, a nie dla siebie, tak?